zachować ostrożność! Atakować! Nie pokonasz nas! Wracaj tu! Co znaleźliśmy? No dobra. Co to BD-1? Dawaj!
widzę cię. Blokuj do woli. Wystarczy, że trafię tylko kilka razy. Przecież nie strzeliłbym z Kungusa, gdybym go widział.
Atakuje wroga! Ładnie tak! Nie ustuje! Twoja kolej! Tego się nie spodziewałem. To wielki posąg Zefo, więc w środku są pewnie rzeczy Zefo. Łączę? Tak, racja. Mogę wymienić twoje na to. Zajmijmy się tym. I jak? Przetestujesz? Szybko. Widzę cię.
niż szturmowiec z blasterem! Przyjąłem! Prosto w cel! Nadciąga Jedi! Tam jest! Co tam jest? Żeby cię zabić!
Zajmę się tym. Ostrzeliwuje nas maszyna krocząca, nasza broń nie działa. To on? Niech ruszy tutaj swój typ. Już idę, trzymajcie się. Dobra robota, młody. Niezły z ciebie zawodnik. Powiedz, że ta wizyta miała jakiś sens. Znalazłem grobowiec mędrca Zepu. Na pewno używali mocy. Tajemnicza, zaginiona wielka cywilizacja władających mocą. Nic dziwnego, że Kordowa dostał takiej obsesji. Masz coś jeszcze? Przed zniknięciem Zefo udali się na planetę Kashyyyk. O. Kordowa znał się z Łukim Tarfulem. Może go znajdziemy. Kashyyyk, wiesz, tam jest naprawdę źle. Imperium mocno przycisnęło biednych Łukich. To szykujmy się do walki. Widzę, że pasuje ci to życie. Po akcji z maszyną kroczącą jesteś pewniejszy. No, jak tam? Trzymasz się? Znaczy z mocą? Tak jest, z mocą. Mówiłeś, że czasem przytłacza. Jak widać, jeszcze żyje. Nie chcę o tym gadać. No cóż, rozumiem. I to doskonale. Czemu przestałaś używać mocy? Gdy ruszyła czystka i gdy klony zaczęły zabijać, ukryłam się z padawanką i kilkoma adeptami. Ale to nic nie dało. Patrol imperialny już prawie odkrył naszą kryjówkę, więc chciałam odciągnąć go od mojej padawanki, Trilli. Została tam z najmłodszymi, a mnie złapali. No i torturowali. Chcieli wiedzieć wszystko o innych i ilu zostało, ale najwięcej chcieli wiedzieć o Kordowie. Gdzie go szukać? Ale uciekłaś. Tak. Podczas buntu w więzieniu. Była okazja, więc ją wykorzystałam. Prawie mnie złamali. I nie jestem już taka jak kiedyś, Kal. Ta padawanka. Przeżyła to? Nie. Dlatego nie możemy zawieść. Pozwolić, by poświęcenie naszych najbliższych poszło na nic.
Czeka nas bardzo długa podróż. Te starożytne grobowce nie przetrwałyby tak długo, gdyby było łatwo je znaleźć. Moment. Ojczysty świat Zefo. Cordova spędził tu sporo czasu. Cordova spędził całe życie na badaniu historii galaktyki w wielu różnych miejscach. Zabrał mnie na kilka swoich wypraw. To było pouczające. Naprawdę wierzył w przeszłość? Naprawdę wierzył w przyszłość. Ale bez przeszłości nie ma przyszłości. Możesz się tu sporo nauczyć. Powodzenia. Tak, ty i ja, duet nie do zatrzymania. No przyznaj, młody, eh? Modliszka i Gris, zawsze idealne lądowanie. No powiedzmy. Pilotowałeś kiedyś statek? Nie, co najwyżej jakieś transporty złomu na bratę. Oj, młody, musisz kiedyś usiąść w kokpicie. Weźmiesz stery w dłoń, poczujesz galaktykę na wyciągnięcie ręki. O, niesamowite uczucie. Brzmi nieźle. Daj znać kiedy. Co? Nie, nie tutaj, nie na modliszce, o nie. Tak tylko mówię, żebyś kiedyś spróbował. Wiesz, na jakimś innym statku. Co tam, Gris? Pamiętasz tę maszynę kroczącą? AT-ST? No, rozwaliłeś ją z bliska, nie? Do czego zmierzasz? Może byś tak wyzwolił jedną z tych maszyn, a ja wziąłbym ją na spacer. O, czyli pomożesz w następnej walce? Co? Nie, nie ma bata. Ty zawsze o walczeniu. Zapomnij, że coś mówiłem. Martwi cię ta burza? Nie, sporo rzeczy działa mi na nerwy. Imperium, straszne potwory, źle przyrządzona burra, ale kiedy jestem na statku, to nie ma spiny. To dobrze. Przed nami jeszcze dużo latania. Racja. Nie musisz mi przypominać. To najlepsza maszyna, jaką zbudowano. O, wybacz. Cordova ukrył zapasy na całym Bogano. Warto by było po nie wrócić. Co? Co to w ogóle mówi? Nie rozumiem, po co komu troje. Jego zapytaj. On cię rozumie doskonale. Poważnie? Słuchaj, nie miałem nic złego na myśli. Droidy mnie stresują. A co cię nie stresuje? Brzmisz jak imperialny. Oni deaktywują droidy dlatego, że mogą. Właśnie to sprawiło, że jest jednym z nas. Ciężka sprawa. Cofam to. Jesteś w porządku. Dobra, młody. Siadaj. Jesteśmy na miejscu.
Znajdziemy ci dom. To taka sama sfera i gniazdo jak na Zefo. Do czego służę? BD-1? Tylko się upewniam, że jesteś.